Dębowskie Święto Sadu z jabłkami w roli głównej. 17 drzewek starych odmian posadziło dziś 17 sołectw w Klębowie. Tak powstał pierwszy w tej gminie społeczny sad. Na placu obok nowej biblioteki w Klębowie na sad jest wiele miejsca. Do sołtysów z 17 wsi należały wszystkie prace związane z lokowaniem tu młodych drzewek jabłoni. Kopanie dołka, sadzenie, podlewanie. Kibicowały im całe rodziny. Trzeba ją dobrze udeptać, żeby się przyjęło drzewko. No i żeby owocowało. Fajny sposób na zagospodarowanie terenu przed biblioteką. Takich akcji potrzeba. Ludzie mają takie zajęcie i chęć, żeby coś zrobić. Taka motywacja jest, żeby się spotkać, żeby przyjść, drzewko wsadzić. Fajna, bo integruje wszystkich sołtysów. Także myślę, że jest naprawdę tak przygotowana fajnie. Każdy się włączył w tą akcję. No i to tak scala. Na pewno będziemy dbać, rwać na jakieś przetwory. Po posadzeniu drzewek losowano, które sołectwo, którym drzewkiem będzie się opiekowało. Wszystkie sadzonki to dawne odmiany jabłoni, rzadko ich owoce można kupić w sklepach czy na bazarach. To pomysł na zagospodarowanie terenu, ale też i pomysł na aktywizację mieszkańców z poszczególnych sołectw oraz jest to przykład dbania o przyrodę, dbania o tradycyjne gatunki drzew owocowych, trochę na przekór takim trendom obsadzania wszystkiego tujami. Sadzonki pozyskaliśmy z programu Fruitprint, organizowanego przez Akademię Przyziemnych Umiejętności pana Igora Bokuna. Jest to projekt, który wspomaga zakładanie sadów społecznych przy szkołach, przedszkolach i innych instytucjach publicznych. Na pierwsze klębowskie święto sadu mieszkańcy przygotowali oczywiście jabłka, ale także wiele potraw z tymi owocami. Dla najmłodszych były konkursy.